Dzień dobry, mili Państwo. Witam Was serdecznie w kolejnych Szponach Hitzbanach. W tym odcinku m.in. o turystycznym locie w kosmos, czy o niechlubnej zmianie w Disneyu, ponieważ Disney podnosi ceny, ale może nie będę uprzedzał faktów, po prostu zapraszam Was na materiał. No i właśnie zaczniemy sobie od tego turystycznego lotu w kosmos, ponieważ jest to tyle ciekawe wydarzenie, bowiem wzięły w nim udział osoby niezwiązane stricte z kosmosem, między innymi matka i córka, które wygrały losy na loterii już 2 lata temu. Całość można było oglądać na żywo. Maszyna Virgin Galactic doleciała około 86 km nad Ziemię, czyli 14 km przed umowną granicą z kosmosem. Pasażerowie mogli m.in. doświadczyć chwilowego stanu nieważkości i podziwiać planetę w pełnej okazałości. Pewnie słyszeliście o projekcie laptopów dla czwartoklasistów, no i Ministerstwo Cyfryzacji wybrało już pierwsze urządzenia dla pierwszych regionów w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wskazano 8 regionów, dla których wyłoniono już dostawców laptopów dla czwartoklasistów. W każdym z nich wygrał model, w którym oferent zaproponował najniższą cenę. Wybrano przede wszystkim 3 modele i trafią one w różne miejsca Polski, zależnie od regionu. Widzicie je teraz na ekranie. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna może ma już czasy swojej świetności za sobą, ale wciąż budzi spore emocje, bo widzimy to też po naszych materiałach. No i być może będzie budziła tych emocji jeszcze więcej, ponieważ okazuje się, że za jakiś czas pojawi się na niej Polak. Udział polskiego astronauty w misji kosmicznej potwierdził Waldemar Buda w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej 9 sierpnia. Minister nie zdradził jeszcze imienia ani nazwiska Polaka, a na zatwierdzenie kandydata trzeba będzie poczekać, no bo muszą to zrobić Europejska Agencja Kosmiczna i amerykańscy partnerzy, czyli mowa o firmie z USA Axiom Space, która odpowiadać będzie za bezpieczeństwo, przebieg misji oraz szkolenie przed jej rozpoczęciem. Jesteśmy już ponad tydzień po premierze Baldur's Gate 3, no i wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najlepszych gier w historii. Oczywiście na ocenie krytyków jeszcze czekamy, no ale według graczy faktycznie mówimy o bardzo wysokich notach. Na pełnoprawne recenzje mediów, także i naszą, przyjdzie Wam jeszcze poczekać, bo według internetowych doniesień, ale i samego Bartka Siei, który u nas ogarnia ten temat, no to prawdziwy moloch, gra, która dla każdego przebiega inaczej i która daje miliard systemowych możliwości. Docenili to na ten moment inni gracze, którzy chwalą produkcję w serwisie Metacritic. W tym momencie ma ona średnią ocenę na poziomie 97 punktów na 100, co oznacza najwyższy wynik w historii. Ten sam uzyskała inna gra RPG, Disco Elysium, a oczko niżej kultowy Half-Life 2. A największym dzbanem tego tygodnia jest sytuacja, która ma miejsce wewnątrz Disneya, ponieważ ten gigant postanowił nie tylko podnieść ceny w Polsce, to dosyć znacząco, ale też ograniczyć współdzielenie kont, co będzie miało miejsce niebawem. No i cóż, no po prostu widać, że Netflix po raz kolejny przeciera szlak dla gigantów streamingu. Jak widać, kolejny po Netflixie gigant decyduje się na kroki nieprzyjazne swoim użytkownikom. Przypominamy, że firma 2 lata temu zdecydowała się podnieść ceny z 52 zł do 60 zł za pakiet na 4 urządzenia z 4K, a w 2023 roku ograniczyła współdzielenie kont, wymuszając dopłacanie 10 zł za każdego użytkownika spoza ogniska domowego. Okazuje się, że to samo będzie miało miejsce w 2024 roku w Disney Plus, ale konkretnej daty jeszcze nie ma. Jest za to data podniesienia cen w Polsce. 6 grudnia dla aktualnych abonentów i w listopadzie dla nowych. Nowe ceny to 38 zł miesięcznie, a więc podwyżka z 29 zł miesięcznie. Natomiast roczny abonament będzie kosztował 380 zł, a więc mamy podwyżkę z 290 zł. I cóż, to by było tyle, jeśli chodzi o ten tydzień. Jak zawsze, dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, która z tych wiadomości w jaki sposób Was ruszyła. Co myślicie o tych podwyżkach i o spółdzielaniu kont? Czy może jeżeli korzystacie z Disneya, no to czy zamierzacie zrezygnować? Ja sobie chętnie poczytam, a tymczasem się żegnam, trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!